On się gdzieś koło pół, będziemy kończyć. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, przeczytam list do Rzymian, 8 rozdział, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Szczególnie ten fragment, wszak nie wzięliście ducha bojaźni, niewoli, przepraszam, by ulegać bojaźni, lecz ducha, wzięliście ducha synostwa, w tym wołamy Abba Ojcze. To Abba Ojcze, zadziwiające jest to, że tłumacze tego nie przetłumaczyli tak, jak to powinno być przetłumaczone, bo co znaczy słowo Abba? Gdyby nam ktoś nie powiedział, to nie mielibyśmy pojęcia. Abba nam się kojarzy na przykład z takim zespołem szwedzkim, pamiętacie jeszcze, tak? Z lat 70. piosenki typu Money, Money, The Winner Takes It All i parę jeszcze innych, Mamma Mia, zresztą był film, prawda, z Meryl Streep niedawno. Waterloo, tak. Jeszcze parę jest innych. To nam się z tym kojarzy Abba, tak? Z niczym więcej. Tłumacze zestawili to słowo Abba, Abba Ojcze, dlatego nie przetłumaczyli, że się wystraszyli. Wystraszyli się tej koncepcji, która się za tym kryje. Bo Pan Jezus też mówi o Bogu jako Abba. To jest aramejskie słowo, które tłumaczymy jako tatuś. Czego się tłumacze przestraszyli? Tego, że to jest zbyt takie zbyt poufałe słowo. Jak do Boga mówić tatusiu? Przecież to jest Pan, Stworzyciel, Król, Ojciec ewentualnie, ale nigdy tatusiu do Boga. No to ja mam pytanie, jeśli to jest takie spoufalanie się, czy jak wasze dziecko przyjdzie do was i powie tatusiu, wy ojcowie, to mówicie do swojego dziecka, nie spoufalaj się? Bo ja powiem, że jak moje dziecko przychodzi do mnie i mówi tatusiu, to ja się rozpływam. A jak jeszcze mi powie tatusiu, kocham cię, to ja już jestem po prostu w siódmym niebie. Jeśli jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, to jak myślicie, czy Pan Bóg, jak powiemy do Niego tatusiu, też będzie patrzył z nieba, jak ty się możesz tak spoufalać? Jeśli to słowo oddaje emocje, które mamy w stosunku do Boga, pozytywne, to znaczy, że wiemy, że On jest tatusiem, to znaczy, wiemy, że możemy do Niego przyjść o każdej porze dnia i nocy. Jakieś miałem też taką, to chyba Josh McDowell mi pomógł w tym, żeby to zrozumieć i żeby inaczej reagować. Wiecie, czasami jesteśmy czym bardzo zajęci. Ja też mam czasami coś, co robię, czym się zajęty i w pewnym momencie przychodzi moje dziecko, bo ono ma teraz akurat czas na to. To ja często odsyłałem, mówiłem, nie mam teraz czasu. Dzisiaj już tego nie robię. Dzisiaj jak dziecko przychodzi do mnie i ma jakąś potrzebę i widzę, że ma potrzebę, że ma ochotę pogadać, to żebym nie wiem, co ja robię, to zostawiam to. Nie ma rzeczy ważniejszej w tym momencie niż to, żeby poświęcić w tym momencie czas mojemu własnemu dziecku. Kiedyś bym powiedział, słuchaj, nie teraz, nie mam czasu. Oczywiście można powiedzieć to w sposób miły, można powiedzieć w sposób szorstki, ale jedno i drugie może okazać się raniące, bo kiedy dziecko przychodzi i ma potrzeby i ono chce z tobą pogadać, a jest odesłane z kwitkiem, bo są rzeczy ważniejsze i ludzie ważniejsi niż one i one to wyczują, to to jest raniące. I nasz Bóg jest taki, że kiedybyśmy do Niego nie przyszli o każdej porze dnia i nocy, jest nie uważał, żeby powiedział, sorry, nie mam czasu. Jutro. Albo pojutrze. Patrzę w kalendarz. Jutro jestem zajęty, jutro Roman do mnie przychodzi. Na 2 godziny. Później Ula, to chyba będzie z 5 godzin. Ale dowcip, nie? Lubię cię, wiesz? To z sympatii się mogę na coś takiego pozwolić. Prawda? Ty byś nie dała więcej. Ula, że się mogła wysłowić, to z 5 godzin. To. Nie, Bóg taki nie jest. Bóg nas przyjmuje absolutnie zawsze, bezwarunkowo, w każdym, o każdej porze dnia i nocy. I teraz chcemy zobaczyć, ja podam pewne charakterystyczne rzeczy, po których możemy poznać, czym mamy mentalność synów, czy mentalność niewolników. Pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest bardzo ważna, to jest powiedziane, nie dał nam Bóg ducha bojaźni,
inaczej, nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni. Pierwsza rzecz, która jest charakterystyczna dla człowieka z mentalnością niewolnika, to jest bojaźń, to jest strach, nie bojaźń. Bojaźń nie w znaczeniu, to nie jest bojaźń w znaczeniu bojaźń Boża, bo to jest coś dobrego. Mówimy o strachu i o lęku. Kiedy człowiek jest pełen strachu, pełen lęku, jest to największy dowód na to, że ma mentalność niewolnika. Bo on nigdy nie jest pewny tego, co go spotka. On nie ma tego mechanizmu ufania Bogu, bez względu na to, co się dzieje. Jak my mówimy teraz o sytuacji w Polsce, mówimy w kontekście czasu ostatecznego, mówimy o trudnościach, które przychodzą, mówimy o sądzie, który przychodzi do Europy. Mówimy o problemach finansowych, które prawdopodobnie się, że tak powiem, pewnie proroczo widzimy, jakaś druga fala przychodzi. Kiedy mówimy o możliwości wojny i tak dalej, to Boży lud, synowie nie będą reagować lękiem. Niewolnicy tak, bo nie są pewni, co im grozi w tym momencie. Ale jeśli ja mam zaufanie do Pana Boga, to najgorsze, co może mi się przytrafić, to, że zginę albo umrę. Albo to nie jest najgorsze, może to najlepsze. W takim sensie, wiecie, o co chodzi? Że nikt mi nic nie może zrobić. Znaczy, że mogą mi zabrać moje ciało, ale nie mogą zabić mojej duszy. A to jest to, co ma wieczną wartość, to, co się liczy. Więc czego my się boimy? Jeśli człowiek nie wierzy w Boga, nie wierzy w życie wieczne, to faktycznie no, ma się czego bać, bo ta rzeczywistość, którą zna tu i teraz, jest jedyna, którą zna. I jeśli mu tą zabiorą, to co ma? Nic nie ma. A my co? Jeśli nam zabiorą tu życie, to co? To idziemy do naszego Pana i spędzamy tam całą wieczność. I to nie jest dramat. To nie jest dramat. Z naszego punktu widzenia to czasami, jak nie znamy innej rzeczywistości, to jest dramat, ale z Bożego punktu widzenia nie. To jest dramat dla tych, którzy zostają, tak, ale dla tych, którzy odchodzą, to nie jest dramat. A więc lęk jest tym czymś, co sprawia, że zdradzamy swoją niewolniczą mentalność. Lęk jest poważną emocją. Ja u nas w Kościele ostatnio mówiłem na temat dwóch emocji, o których mówi Pan Jezus. O strachu i o gniewie. To są dwie najpoważniejsze emocje, które są właściwie od początku człowieka, od stworzenia. Lęk i strach towarzyszył Adamowi i Ewie, kiedy zgrzeszyli, schowali się i się przestraszyli. Bóg ich musiał szukać. Gdzie jesteś, Adamie? On się przeląkł. Mówi, przeląkłem się. Wystraszyłem się. Lęk towarzyszy człowiekowi od początku stworzenia, dlatego że jakby lęk jest symptomem tego, że zaburzone jest coś w relacji człowieka z Bogiem. Kiedy człowiek idzie z Bogiem w bliskości, wtedy się nie musi niczego bać. Niektórzy mają różnego rodzaju lęki, nie będziemy o tym mówić, bo byśmy się mogli na tym długo zatrzymać. Ale lęk przed śmiercią jest największym lękiem, jaki człowiek niesie w sobie. I Pismo Święte, list do Hebrajczyków mówi, że niektórzy w tym lęku przed śmiercią chodzą całe swoje życie, są niewolnikami lęku przed śmiercią. I Bóg nas chce z tego uwolnić, żebyśmy się nie bali śmierci. I teraz będę mówił o innych takich wyróżnikach, żebyśmy się mogli odnaleźć w tym. Będę musiał bardzo szybko mówić, żeby to wszystko... tak powiem, chociaż dotknąć, chociaż nie ma czasu na to, żeby się głębiej na tym zastanowić. Motywacja do świętości. Jak wielu z Was, że Bóg nas wie, że Bóg nas powołał do świętości? Ci, co mają mentalność niewolników, będą czuli przymus do świętości po to, żeby uzyskać Bożą przychylność. Tak niewolnik funkcjonuje. Ja muszę być święty, bo ja muszę zaskarbić sobie Bożą przychylność. Ja muszę mieć Bożą akceptację, z tym muszę być święty. Nie tak się ma sprawa w przypadku synów. Synowie świętość chcą traktować jako coś, co sprawia, że mają bliską więź z Bogiem. Wiedzą, że nieświęte życie tą więź z Bogiem zakłóca. Dlatego chcą usunąć wszystkie przeszkody ze swojej drogi. Oni nie myślą w kategoriach, że chcę być święty, dlatego żeby zeskarbić sobie Bożą przychylność. Synowie wiedzą, że nie są w stanie zrobić niczego takiego, co by sprawiło, że ojcowie będą kochać ich bardziej, albo coś takiego, co by sprawiło, że będą kochać ich mniej. I to w relacjach międzyludzkich my wiemy, jako rodzice my wiemy, że nasze dziecko, żeby nie wiem, co zrobiło, to nie przestaniemy je kochać i akceptować. Ale dzieci sobie myślą, jeśli zrobię to i to, tak ten syn ma na trawie, mówi, bał się wracać do swego domu swojego ojca, bo nie wiedział, czy ojciec go przyjmie. Jeśli ktoś jest synem, to wie, że Bóg go nigdy, jak mówiłem wcześniej, nie odrzuci. Zawsze będzie go przyjmował. I motywacją do świętości nie może być chęć zdobycia Bożej przychylności, bo ją mamy na starcie. Na tym polega chrześcijaństwo i tym się różni od innych religii. Że my nie musimy zaskarbiać sobie Bożej akceptacji. Ją mamy. Stajemy się Jego dzieckiem, ją mamy. Bóg nas akceptuje bezwarunkowo i będzie nas akceptował do samego końca. Czy On chce, żebyśmy żyli świętym życiem? Tak, bo wie, że to nam służy. Ale to nie jest warunek tego, żeby On nas kochał czy akceptował.
Dalej, obraz samego siebie. Odrzucanie siebie, porównywanie się z innymi jest obrazem mentalności niewolnika, nie syna. Jak wielu z was wie, co to znaczy porównywać się z innymi? Szczególnie młodzi ludzie, niestety, młodzi ludzie są najbardziej narażeni na wpływ środowiska i na to porównywanie się, żeby się dostosować do ogólnego trendu. Ja was, młodzi ludzie, chcę zachęcić, żebyście byli odważni iść swoją własną drogą. Żebyście byli odważni i mieli odwagę iść pod prąd. Ja nie mówię, żeby z tego czerpać tożsamość, ale jest w tym coś przyjemnego, kiedy człowiek może robić to, do czego jest przekonany, że jest właściwe, a nie dlatego, że inni to robią. I na początku się spotyka to ze sprzeciwem innych, bo ludzie nie lubią tych, którzy idą w poprzek. Ja pamiętam, u nas kiedyś była jakaś to było Święto Bożego Ciała. Wiecie, pamiętacie w Polsce Święto Bożego Ciała, tak? Wystawiane ołtarze i procesje, które przechodzą przez miasto. I jakoś się znalazłem w miejscu, gdzie była taka procesja, ale tak się dziwnie stało, że szedłem w drugą stronę niż procesja. Tak frontalnie. I to nie było celowe, ja po prostu się w takim miejscu znalazłem. I wiecie, jakie to było straszliwe uczucie? Wszyscy idą, patrzą na was jak na wariata. Wy zupełnie w drugą stronę idziecie. Zatem się tak się człowiek czuje, który idzie, nie idzie razem z resztą. Ktoś powiedział, tylko martwe ryby płyną z prądem. I to jest prawda. Tylko martwe ryby płyną z prądem. Trzeba mieć odwagę, mieć swój świat zasad, wartości i żyć według tego, nawet jeśli wszyscy wokół żyją inaczej. I ludzie, jak mówię, będą na początku marudzić, będą was starali się ośmieszyć, ale po jakimś czasie docenią, jeśli będziecie w tym konsekwentni. Pomyślcie sobie, ja też bym tak chciał. Ja pamiętam, jak grałem kiedyś w koszykówkę, jak byłem młodzieżowcem, jakieś tam mecze jeździliśmy. Moi koledzy, miałem 15 lat, oni mieli 16 większość, potrafili się już tak upić, że prawie do nieprzytomności. Pamiętam jedną taką akcję, gdzie się tak pochlali, za przeproszenie. I tak popionałem, mówię, Boguś, jakby ci zazdrościmy, że ty nie musisz pić. Ja mówię, jak wy coś wiecie, to wam coś powiem. Następnego dnia mówię, pamiętacie? No coś tam pamiętamy. Mówiliście mi, że jak to dobrze, że ja nie muszę pić, to ja mam dobrą wieść dla was teraz. Wy też nie musicie. Nikt was nie zmusza do tego. I oczywiście spotka się z tekstami. Ja wtedy nie byłem nawrócony jeszcze, chciałem zaznaczyć. Że nie miałem żadnych takich świętych excuse. Oczywiście będą wam mówić, jaki świętoszek z niego. Wszyscy piją, a ty nie. Trzeba się temu oprzeć. Po jakimś czasie przyjdą i zapytają, ty powiedz mi, jak ty to robisz, że ty nie musisz pić? Zaintrygują się tym, zainteresują. Trzeba mieć odwagę tylko pójść pod prąd. Obraz samego siebie. Porównywanie się z innymi, wiecie do czego prowadzi? Albo do pychy, albo do rozpaczy. Bo zawsze są tacy, którzy są od nas gorsi i wtedy wypadamy świetnie, się czujemy, ależ my jesteśmy i to reagujemy pychą. Albo są tacy, którzy są od nas o wiele lepsi i wtedy co? Wpadamy w rozpacz. W związku z tym porównanie się z innymi nie ma żadnego sensu. Ja wiem, że to jest trudne czasami. Wiem, że to jest tak, że jesteśmy pod taką presją, żeby się porównać, a ten... Ja chciałbym być tym. Jak wielu z was chciało być kimś innym w życiu choć raz? Jedna osoba. Dzięki, Moniko. Wszyscy widać pogodzeni z sobą. Gratuluję wam. Bo ja na przykład w pewnym momencie swojego życia chciałem być psem. Jak chodziłem do szkoły średniej, i wstawałem rano o 7 i byłem nieprzygotowany albo zestresowany, to zazdrościłem mojemu psu. Ali miał na imię, sobie się, Ali, jak ty masz dobrze, do szkoły nie musisz iść. W związku z tym wiele razy chciałem być jak inni ludzie. Tylko prawda nas wyswobodzi. A jaki obraz siebie ma człowiek o mentalności syna? Pozytywny, generalnie rzecz ujmując. Czuje wartość, którą ma w Bogu i cenę, jaką ma w Bogu. Naprawdę. To jest ktoś taki zdrowy, ktoś, kto widzi swoje słabości, ale ktoś, kto nie robi z tego wielkiego halo, wie, że jest kochany przez Boga, wie, że jest akceptowany przez Boga i się nie biczuje non-stop. I się nie okłada, jaki to ja jestem zły, jaki to ja jestem ciągle nie tak. I ciągle taki człowiek chodzi w poczuciu potępienia, oskarżenia, nigdy z siebie nie jest zadowolony. I powiem wam tajemnicę, jak nie jesteś zadowolony z siebie, nigdy nie będziesz zadowolony z innych ludzi. Jak jesteś zirytowany na siebie, zawsze będziesz zirytowany na innych ludzi. Jak masz siebie dosyć, będziesz miał dosyć innych ludzi, ale tylko spróbuj
być z siebie zadowolony, za chwilę będziesz patrzył na innych ludzi, ej, on nie jest taki zły. To tak działa. Jak jesteś zadowolony z siebie, a to zadowolenie to nie ma być takie płytkie zadowolenie, nie wiem, bo coś tam, tylko to zadowolenie, które wynika z tożsamości mojej w Bogu, że Bóg mnie kocha i akceptuje. Słuchajcie, cóż lepszego mogło mi się w życiu przytrafić? Jeśli On mnie kocha i akceptuje, to jakże ja mogę nie kochać i akceptować innych ludzi? To jest oczywiste, że będę kochał i akceptował innych ludzi. Jak się źle czujecie z sobą, chyba to już odkryliście, to wtedy macie, nie macie ochoty na relacje z innymi ludźmi. Jesteście na siebie źli i wtedy jesteście na innych źli. Siebie w sercu przeżywacie oskarżenie samych siebie i wtedy oskarżacie innych ludzi. A tylko dojdźcie do miejsca pokoju samymi sobą, to macie jak w banku, że będziecie mieli pokój z innymi. Amen? Źródło pociechy. Człowiek o mentalności niewolnika szuka pociechy w zastępczych rzeczach. Nałogach, przymusach, aktywności jakiejś takiej czy owakiej, w hobby i w religijności. To jest mentalność niewolnika. On to źródło pociechy będzie czerpał z tych zewnętrznych rzeczy. Natomiast człowiek o mentalności syna będzie szukał czasu wyciszenia, odosobnienia i będzie odpoczywać w obecności Bożej. I kto z was ma już takie doświadczenie, że nigdzie tak dobrze nie jest, jak w obecności Bożej? Absolutnie. To mówię wam, młodzi, do młodych, muszę też do młodych mówić. Nie? Chyba tak się rozsiedli, że ich prawie nie widzę. Są poza zasięgiem, muszę tak ekstra, że tak powiem, wzrokiem przewracać. Też w życiu zasmakowałem różnych rzeczy. Absolutnie. Bardzo wielu różnych rzeczy. Fajnych. Takich ja nie mówię. Mówię o rzeczach, że tak powiem, jak ktoś mówi po angielsku, legitimate. Takich legalnych, które nie są grzeszne. I jest cała masa przyjemności, które Pan Bóg chce, żebyśmy doświadczyli w życiu. Bo jak wielu z was w ogóle wie o tym, że Bóg stworzył przyjemność, ręka do góry. To nie diabeł. Diabeł tą przyjemność, że tak powiem, skrzywił. Ale przyjemność to jest coś, co Bóg stworzył. Jest w psalmie którymś powiedziane, 30 którymś, albo nie pamiętam, 18, że po jego prawicy jest rozkosz. Bóg stworzył przyjemność, absolutnie. Nie będziemy wymieniać tych rodzajów przyjemności, które są, ale Bóg stworzył przyjemność. Ale nie ma przyjemniejszej rzeczy niż bycie w Jego obecności. To mówię z całą świadomością za słowo. Minuta bycia w Jego obecności, a takie doświadczenie miałem w życiu trochę, nie zastąpi niczego innego. Chociaż, jak mówię, Bóg stworzył przyjemności po to, żebyśmy z nich w umiejętny sposób korzystali i żebyśmy Mu przez to oddawali chwałę. Dalej, relacje rówieśnicze, jak wyglądają w przypadku kogoś, kto ma mentalność niewolnika. Człowiek, który ma mentalność niewolnika, będzie współzawodniczył, rywalizował i będzie zazdrosny sukcesy innych ludzi. To jest mentalność niewolnika. I to jest, przepraszam bardzo, tak bardzo polskie, jak mało która cecha. Naszą narodową cechą, która jest przebadana już, na przykład w psychologii, naszą narodową cechą nie pozostawia to żadnych, nie ma żadnych wątpliwości, że to jest nasza narodowa cecha, to jest narzekanie. Tak, Polacy są narodem narzekającym i wokół narzekania budują swoją narodową tożsamość. Naprawdę są prowadzone badania naukowe na ten temat i to jest cecha, która nas wyróżnia. Narzekamy. Tam jest, wiecie, w tej waszej, przepraszam, kulturze północnoamerykańskiej jest oczywiście fine, thank you. Objęte jak się czujecie. W polskiej nie wypada powiedzieć, że się dobrze czujesz. Stary jak leci, no fatalnie, chłop. No fatalnie. Miałem też obniżkę, wiesz, zarobków. Zarabiałem 100 tysięcy dolarów, to jest 98. Masakra. Miesięcznie oczywiście. Masakra. Jak tu żyć dalej? Chłopie, chyba się wyprowadzam z tej Polski. Ja ostatnio mówiłem u nas w kościele na temat gniewu i taki artykuł, cytowałem taki artykuł Polska, kraj wściekłych ludzi. Tak, w Polsce jest mnóstwo ludzi totalnie zagniewanych i wściekłych. To nawet ludzi, którym się dobrze powodzi. Nawet powstała strona wściekłypolak.pl internetowa. To jest przeciwieństwo wdzięczności. A zazdrość to jest druga polska cecha. Się nie cieszymy z sukcesów innych ludzi. Ja teraz, a propos, jak mówiłem o premierze Tusku, wczoraj tego nie wspomniałem, on zostając przewodniczącym Rady Europy, znaczy może nawet inaczej, będąc premierem Polski zarabiał
na rękę 3,5 tysiąca dolarów amerykańskich miesięcznie. Jak wielu z Was uważa, że to trochę śmieszne, żeby premier 40-milionowego narodu z taką odpowiedzialnością zabrał 3,5 tysiąca amerykańskich dolarów miesięcznie? Dla mnie to jest śmieszne. Śmieszne. Bo to jest przyczynek, oczywiście nie w jego sytuacji, to jest człowiek uczciwy, ale to jest przyczynek do korupcji. Do tego, żeby gdzieś próbować na lewo zarabiać pieniądze, jeśli są takie zarobki. Ale Polacy oczywiście bardzo chętnie by utrzymywali innych w biedzie. Bardzo chętnie, żeby tylko się im nie polepszyło. Ostatnio powiedziałem, jedna z rzeczy, której się strasznie cieszę, to to, że zostając przewodniczący Rady Europy, będzie zarabiał około 1,5 miliona złotych polskich rocznie. I sobie myślę, Bogu dzięki. Bogu dzięki, że będzie miał więcej. Ja powiedziałem to u nas w kościele i cieszę się, że spotkało się to z gromkim i otwartym przyjęciem. Ludzie zaczęli klaskać u nas w kościele na znak tego, że się cieszymy, że on może zarobić. I ja, słuchajcie, jeśli będę do mnie dochodzić wieści, że zarabiacie coraz więcej, to ja się będę bardzo cieszył. Ja mogę z tego nic nie mieć i nic z tego nie ma, a będę się cieszył. Bo powiem, jak chcesz poznać drogę do sukcesu, to jedną z rzeczy, które trzeba przewalczyć sobie, jest zazdrość. Trzeba się cieszyć z sukcesu innych ludzi. A nie, że kupił nowy samochód, to ja w tym tylko Boże, dziękuję Ci, że go pobłogosławiłeś, nawet wtedy, kiedy Ty nie masz tego. Ale to jest mentalność masz niewolnika, to będziesz właśnie ciągle tak niezadowolony, że ktoś ma lepiej niż Ty. I nigdy nie będziesz miał lepiej, dopóki nie swojego serca nie złamiesz przed Bogiem, w końcu nie zaczniesz błogosławić innych ludzi, tych, którym się lepiej powodzi. To wtedy jest szansa, że Tobie będzie się lepiej powodzić. Jak nie, to zapomnij o tym. Bóg z rzędy nie pobłogosławi. Tylko ludzi otwartych. To a propos otwartości też finansowej w Kościele. To na inny raz, bo to temat rzeka, ale bardzo ważny temat. Otwartości, że tak powiem, i ofiarności w życiu Kościoła, w Królestwie Bożym. A jakie relacje rówieśnicze mają miejsce w przypadku człowieka o mentalności syna? Pokora charakteryzuje takiego człowieka, chęć jedności, docenianie innych, cieszenie się z sukcesu innych ludzi. W pewnym sensie już to w dużej mierze poruszyliśmy. Ja się cieszę, że Tobie się powodzi. Ja nie rywalizuję z Tobą. Ja Cię błogosławię, ja chcę Ci pomóc, żeby Ci się polepszyło. I naprawdę, bo z tego, co ja słyszę, że Polonia przejawia te negatywne cechy tych niewolników, to Wy musicie pójść w innym duchu. Wy musicie pójść w innym duchu, musicie się cieszyć z tego, że nie odnoszą sukces. Błogosławić innych ludzi. Nie zazdrościć im, nie być zawistnymi. Zawistny człowiek to taki, który sam nie ma i innemu by nie chciał dać. Zazdrość się pojawia nawet u ludzi, którzy mają. Reakcja na błędy innych, jaka jest w przypadku mentalności niewolnika, jaka w przypadku mentalności syna. Kiedy inni popełniają błędy, to człowiek o mentalności niewolnika będzie innych oskarżał, obnażał i próbował siebie w tym samym momencie okazywać w jak najlepszym świetle. Czyli ty innego człowieka będziesz zdyskredytował w oczach innych ludzi. Ja, jak pisałem książki, ci z Was, którzy czytają Pokornie liczą ziemię, to dla mnie jednym z przejawów, ważniejszych przejawów pokory jest to, że mówimy o innych ludzi dobrze. Nie mówimy źle. I to też jest przywara nasza, polska, ludzka przywara. W Kościele się z tym nie rozprawiliśmy. Staramy się mówić o ludziach dobre rzeczy. Tak? Żadnego amen nie słyszę. Dziękuję bardzo. A co robi człowiek o mentalności syna? Zakrywa w miłości, napomina w miłości i z łagodnością. Wiecie, a propos napominania, to taka lekcja, bo niektórzy mam wrażenie, że myślą, że są powołani do służby napominania. To mają takie powołanie. Napominać wszystkich i wszystko, co się da. Wszystko, co się rusza, trzeba napominać. Służba napominania jest w ogóle to napominanie, jeśli nawet Biblia mówi o napominaniu, to u nas się to tłumaczy jako napominanie, a naprawdę powinno być przetłumaczone jako zachęcanie. Czyli napomnienie nie jest napomnieniem wtedy, kiedy nie zawiera w sobie elementu zachęcenia. Znaczy, jeśli Bóg mnie napomina, a ja czuję się zdołowany, to nie Bóg. To Wam muszę powiedzieć. Jeśli ktoś przychodzi do Ciebie i mówi, mam dla Ciebie słowo napomnienia i Ty po tym będziesz się czuł jak zbity pies, to tego człowieka możesz odesłać tam, skąd przyszedł. Masz moje pozwolenie. To nie w Duchu Bożym. Kiedy Duch Święty przychodzi i napomina człowieka, to czasami potrafi powiedzieć trudne rzeczy.
Absolutnie. Ja wiem. Wiem, jak Bóg mówił do mnie w trudny sposób, jak mówił do mnie jak do syna, to naprawdę nogi mi się trzęsły. Ale nie byłem zniechęcony. Nie zostałem pozostawiony w beznadziei. Bo często napominanie dla wielu ludzi to jest coś takiego, że przyjdę, nawrzucam ci, swoją irytację, złość na ciebie wyleję i ty się dalej martw o siebie. Apostoł Paweł, jak się żegnał z efeską starszyzną, 20 rozdział Dziejów Apostolskich, czy 19, mówi o tym, napominając was przez 3 lata, ze łzami w oczach. Jeśli nie potrafisz napominać ze łzami w oczach, a te łzy zdradzają, że ci na tym człowieku zależy. Nie zależy ci na tym, żeby wyrzucić z siebie to, co masz do niego, swoją złość, tylko zależy ci na tym człowieku. Chcesz go pozyskać, chcesz, żeby go nie stracić i robisz to z miłością, to jest napominanie. Takiego napominania niewielu ludzi praktykuje i potrafi to robić. To nie jest łatwa służba napominania. Niektórzy, napominanie. I teraz, kiedy masz mentalność syna, to będziesz naprawdę robił to z miłością i z łagodnością. Nie po to, żeby cię zniszczyć, tylko po to, żeby go ratować. Amen? Pogląd na władzę. Dotykaliśmy wczoraj tego tematu, kiedy mówiliśmy o ludziach władzy, że my Polacy mamy genetyczny bunt przeciwko rządzącym. Obojętnie, czy to jest pracodawca, czy to jest pastor, czy to jest premier, czy to jest ktokolwiek jeszcze inny. Mamy bunt przeciwko tym, którzy są w autorytecie nad nami. Bierze się to stąd, że często byliśmy ranieni przez ludzi, którzy byli w autorytecie w naszym życiu. Nad nami mieli autorytet. Na przykład nasi ojcowie. Jeśli zostajesz zraniony przez swojego ojca, to będziesz miał później chroniczną chęć niepodporządkowania się wszelkim autorytetom, dlatego że podporządkowanie dla ciebie oznacza zranienie, ból i cierpienie. Ale w końcu trzeba dojrzeć. W końcu trzeba uznać, ja mówię to na przykład, jak mówił do Polski, w końcu trzeba uznać, że my już nie żyjemy pod zaborami, że w końcu nie jesteśmy pod okupacją niemiecką, że w końcu komunizm nami, że tak powiem, nie włada, że jesteśmy demokratycznym krajem i jeśli kogoś wybieramy na premiera, na prezydenta, to szanujmy tego kogoś. Nie musi nam się podobać we wszystkim, nie musimy się ze wszystkim zgadzać, ale to jest człowiek, którego Bóg w tym momencie stawia w to miejsce i jedyne prawo, jakie masz, to prawo, żeby się modlić. Nie męczyć, narzekać i biadolić. Tak? Jeśli jesteś w kościele, uszanuj autorytety, które Bóg stawia nad tobą. Jeśli jesteś w domu, uszanuj. Jeśli jesteś w pracy, uszanuj. Ja wiem, że czasami ludzie, których Bóg stawia, mówiliśmy o tym tydzień temu, nie są wcale łatwi. Ale oni są po to w naszym życiu, żeby nas ukształtować. A nie, żebyś ty swojego szefa na siłę zmienił, nawet jeśli jest wredny. I może być tak, że Bóg chce, bo często wierzący nie pytają Pana Boga, ponieważ im tylko jest trudno, to uciekają. Bóg mówi, ja chciałbym, żebyś pod tym trudnym człowiekiem sobie troszkę popracował. Każdy, słuchajcie, tego wczoraj nie mówiłem, nie wyeksponowałem tak, jak powinienem, każdy Dawid ma swojego Saula. Jeśli jesteś człowiekiem według Bożego serca, a ja wierzę, że jesteście, tak na marginesie, jak mówię o człowieku według Bożego serca, to kiedyś ja miałem takie marzenie, mówię, Boże, jak ja bym chciał, żeby kiedykolwiek, ktokolwiek, a najbardziej Ty, żeby mi wydać takie świadectwo, że jestem mężem według Twojego serca. W tym się jakaś nieprawdopodobna kwalifikacja, która jest nie do osiągnięcia. I Pan Bóg wyprowadził mnie z błędu, powiedział, to jest o wiele częstsze niż się wydaje. Nie wiem, że mąż według mojego serca to jest 1 na miliard. Tu na tej sali są ludzie, którzy absolutnie, myślę, że nie znam was wszystkich na tyle dobrze, ale mnóstwo ludzi o absolutnie Dawidowym Bożym sercu. To nie jest jakaś kwalifikacja, że tak powiem, nie do osiągnięcia. Natomiast i mentalność syna, jeśli chodzi o pogląd na władzę, będzie taka, że będzie miał szacunek, będzie poważał, i będzie patrzył na ludzi w autorytecie jako ci, którzy działają na rzecz jego dobra, a nie po to, żeby go stłamsić. Kiedy Bóg nas nawołuje do uległości wobec autorytetów i tych, których stawia nad naszym życiem, to czyni to tylko i wyłącznie w jednym celu. W tym jest nasze bezpieczeństwo. Jak Biblia mówi, mąż jest głową żony, to jest posłanie dla dwóch stron. Mąż musi zrozumieć, że głowa to nie jest dominacja, bo tak niektórzy interpretowali. Fatalna interpretacja. Ja jestem głową, to znaczy, że ja ci powiem, co ty masz robić, ty musisz to robić. Jesteś moją żoną, masz być mi uległa. Nic bardziej mylnego niż takie podejście. Przepraszam za wyrażenie, ale ja te rzeczy widzę bardzo ostro. W wielu miejscach tą uległość interpretowano w taki sposób, że ta interpretacja była dla mnie rodem z piekła.
rodem z piekła. Bo w tym samym tekście, gdzie jest mowa, żony bądź uległy mężom swoim, w tym samym tekście jest powiedziane, mężowie miłujcie swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół. A niektórzy mężczyźni to potraktowali jako azyl dla siebie. To teraz ty mi będziesz posłuszna, bo tak mówi Biblia. Będziesz na moim, będziesz na sznureczku robić to, co ja chcę. Zapominając o tym, że Chrystus umiłował Kościół i mamy mężowie tak swoje żony miłować. A już nie wspominając o tym, że jest wcześniej mowa, werset, ulegając jedni drugim bojaźni Chrystusowej. Bycie głową to nie znaczy bycie dominatorem, który może wszystkim powiedzieć, co mają robić. Wszyscy, że tak powiem, jak w wojsku, ty to i nawet nie piskaj ani słowa. To nie jest bycie głową. Bycie głową to jest danie ochrony. I mądra żona wie, że jak się schowa pod autorytet swego męża, to jest bezpieczna. Mądre dziecko wie, że jak się schowa pod autorytet swoich rodziców, to jest bezpieczna. Mądry zborownik wie, że schować się pod autorytet przywódców w kościele to jest bezpieczeństwo. I to nie oznacza, że ten przywódca, ten mama, tata, ktokolwiek jest doskonały i nie popełnia błędu. Bo jeśli byśmy tylko byli zobowiązani do posłuszeństwa w sytuacji, kiedy są ludzie inni doskonali, to byśmy nigdy nie byli zobowiązani, dlatego że nigdy doskonałych na swojej drodze nie spotkamy. Mojżesz był niezwykłym przywódcą. Kto się zgodzi, że był niezwykłym przywódcą? A w pewnym momencie prawie cały Izrael mówi, wracamy do Egiptu. Gdzie żeś ty nas tu wyprowadził? Żebyśmy na pustyni pomarli? I cały Izrael poszedł w bunt. I mieli takiego przywódcę, o którym Biblia mówi, najpokorniejszy człowiek ze wszystkich ludzi na obliczu całej ziemi. Bóg mówi później do jego siostry, do Miriam i do Aarona, Bóg mówi, jak śmieli się przeciwko niemu mówić? Ja z nim mówię twarzą w twarz, nie w zagadkach. I taki pokorny sługa Boży i nagle w całej Izraelu się buntuje. I można powiedzieć, no dobra, gdyby Mojżesz był inny, to byśmy nie zbuntowali. Nie, nie. To nie ma nic wspólnego, jaki ktoś jest. Bunt jest buntem. I trzeba to zrozumieć. Postawa wobec napominania to jest bardzo ważny wyróżnik tego, czy mam mentalność syna, czy niewolnika. To jest bardzo jedna z ważniejszych rzeczy, którą ja widzę. Żeby mieć taką postawę, zachęcam was do tego, żeby taką postawę sobie pielęgnować i wypracować może, a później pielęgnować, że jesteś bardzo gotowy do tego, żeby usłyszeć właśnie słowo korekty od innych, jakiegoś napomnienia, jeśli taka jest konieczność. Żeby mieć taką postawę, ja u nas na to zwracałem uwagę. My mamy jako starsi zboru, mamy takie wobec siebie zobowiązanie, że daliśmy sobie pełne prawo, jest nas siódemka, że daliśmy sobie pełne prawo, że jeśli ktoś coś widzi w innym, że coś jest nie tak, to ma prawo mu zwrócić uwagę. Nie wyłączając tego w żadnej mierze, pastora powiem, jestem pierwszy do tego, żeby się zgłosić po coś takiego. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że okazuje się, że my sami siebie nie widzimy do końca. Halo? Nie widzimy się. Nam się wydaje, że się widzimy. I czasami ludzie powiedzieli, mówili mi o rzeczach, które widzą we mnie, to byłem zadziwiony, bo ja tego nie widziałem. Ale jak się przyjrzałem po tym, jak mi zwrócił uwagę, to się faktycznie się tak zachowuje. Ja tego nie widziałem. Dlatego potrzebujemy innych. To słuchajcie, to jest inni, to jest tak jak czasami lustro dla nas. I oczywiście, że łatwiej się przyjmuje uwagi od ludzi nam życzliwych, którzy mają nasze dobro na celu, którzy nas kochają, łatwiej o wiele i wtedy jest to takie, powinno być naturalne, chociaż okazuje się, że nawet wtedy nie jest takie naturalne. Niektórzy tak są zranieni, że nie podchodź z jakąś uwagą. Oczywiście, częścią tego jest to, że niektórzy, jak mówiłem wcześniej, mają w cudzysłowie tą służbę i latają, kiedy tylko mogą. Kazanie, nie podoba mi się, muszę mu iść powiedzieć, że on coś tam źle powiedział. U nas w Boże były takie sytuacje, że właśnie tacy, że tak powiem, gorliwcy, a to coś tam do tego, kto mówił kazanie. Ja mówię, wyluzuj się. Ja jako pastor nie reaguję, bo nie uważam, że to jest powód do reagowania. Nie zgadza się z czymś? Masz prawo. Ja też czasami słucham czegoś, z czym się nie zgadzam. Czasami się z sobą nie zgadzam. Raz mówię tak, a za jakiś czas mówię inaczej. Coś się zmieniło. Wyluzuj się. To nie była żadna herezja. Nie ma w ogóle o co kupić, kruszyć kopii. Spokojnie. Świat się nie zawali, nawet jak ktoś powie nie tak, oczywiście, jak wyszedł i powiedział, Pan Jezus nie jest Bogiem, no to ja jako pastor wstanę i zareaguję, tak? Ale nie mówimy o takiej sytuacji, mówimy o jakichś drobnych rzeczach. Ty masz takie opinie, no takie, uszanujmy to, bo inaczej będziemy ze sobą walczyć. Jedność Kościoła można utrzymać i można mieć, ale nie w oparciu o to, że wszyscy dokładnie na wszystko takie samo zdanie mają. Dajmy sobie przestrzeń do tego, żeby na pewne rzeczy patrzeć inaczej. I
I to, ta postawa gotowości do tego, żeby być napomnianym, jest szalenie ważna. Bardzo. Ja mam takich ludzi w kościele, którzy... I to jest po prostu niesamowite, jakie serce niektórzy mają. Jak to powiedziałem, to pewna osoba bardzo to przyjęła i ona mówi, absolutnie, jak coś będziesz widział we mnie, to przychodź i mi mów. I po jakimś czasie ta osoba przychodzi i mówi, czemu ty mi nic nie mówisz? Na pewno wszystko jest dobrze w moim życiu? Ja mówię, dziecko ty, moje drogie. Ja mówię, jak ty masz taką postawę, że ty mnie przychodzisz, pytasz, czy... to ja mówię, to ja pewnie w życiu nie będę miał nic do ciebie do powiedzenia. Bo jak człowiek ma taką otwartość, to Duch Święty naprawdę ma do człowieka przystęp. Generalnie to się powinno rozbijać o to, że Duch Święty nam mówi, my reagujemy. Czasami jesteśmy oporni, dlatego potrzebujemy, żeby ktoś przyszedł i potrząsł, to powiedział, słuchaj, halo, jestem tu, widzisz mnie? Robisz nie tak. I pokorna postawa człowieka, który ma mentalność syna, będzie zawsze taka. Dziękuję ci bardzo, że mi zwróciłeś uwagę. Zatem mieliśmy taką sytuację w kontekście przywództwa naszego, jednego z przywódców, i to dotyczyło kwestii finansów. Jesteśmy jako przywódcy na pewno zobowiązani do tego, żeby być w tych sprawach absolutnie nienaganni. I zwróciliśmy jednemu z naszych braci uwagę i reakcja jest taka. I to szczera, nie jakaś tam, wiecie, wyuczona formułka. Dziękuję wam z całego serca, że mi zwróciliście na to uwagę. Potrzebowałem tego. To jest właściwa reakcja. Niewolnik na taką reakcję się nie zdobędzie. Syn tak. Syn będzie wdzięczny. Będzie błogosławił cię za to, że przyszedłeś i mu zwróciłeś uwagę. I my musimy w to sobie wypracować. I dlatego ta mentalność synów jest tak ważna. Dalej, wyrażanie miłości. Jak będzie wyrażał miłość człowieku mentalności niewolnika? Będzie bardzo powściągliwy. Będzie stawiał warunki, uzależniał od postępu innych. I będzie skoncentrowany na zaspokojaniu własnych potrzeb. On nie będzie w wyrażaniu miłości właśnie taki otwarty, cierpliwy, czuły. Człowiek o mentalności syna będzie chciał zaspokoić potrzeby innych. To będzie jego pragnienie, żeby usłużyć innym ludziom. Nie nastawienie, wiecie, no to jest taka mentalność niewolnicza, takie nastawienie bless me. Czyli wszystko na mnie, całe błogosławieństwo dla mnie. Ja tu potrzebuję, ja przyszedłem do kościoła, ja chcę, żeby mnie tu karmili. Jak mnie tu nie będą karmić, to ja sobie pójdę do innego kościoła, gdzie mnie będą karmić. Ja jestem od tego, żeby mi tu usługiwali, a oni mnie nie zauważają. Oni mnie nie kochają. W tym zborze nie ma miłości. Mam dla was, nie wiem, czy to jest dobra nowina, czy zła, w żadnym zborze nie ma miłości. I trudno zaspokoić egoistów. Że nie wiem, co się wydarzyło, to egoista będzie egoistą i zawsze będzie niezadowolony. Jak ja słyszę, może przez grzeszność nie słyszę tego u nas w zborze, że nie ma miłości, ale jak słyszę takie teksty, to sobie myślę, piękno leży w oczach patrzącego. Jeśli człowiek, który ma miłość Bożą w sercu i tą miłość rozdaje innym, on nigdy nie wpadnie na pomysł, żeby powiedzieć, tu nie ma miłości. Co to znaczy, że tu nie ma miłości? Znaczy, gdzie ta miłość? Ona ma być tu rozlana, tutaj? Jest jakaś górka niewidoczna tej miłości? Gdzie ta miłość ma być? Ona albo jest, albo nie jest. Jeśli ty mówisz, że w tym zborze nie ma miłości, to tak naprawdę mówisz, ja nie kocham. Ja nie kocham. Chcesz powiedzieć, że inni nie kochają? Nie. Ty nie kochasz. Dlatego nie czujesz, że w tym zborze jest miłość. Jeśli ty będziesz kochał, to przez myśli, jak będziesz wypełniony miłością, to jak ty możesz dojść do wniosku, że tu w zborze nie ma miłości? Nie ma? To weź się rozdawaj. Odbieraj i rozdawaj. Odbieraj. I to będzie wtedy. Idź po pracy trochę nad tym. A ty chcesz inni, żeby ci usługiwali, tak? Aha, o to chodzi. Żebyś ty sobie siedział, bo sobie, żeby inni przynosili, co trzeba dla ciebie. Żeby ci wkładali w usta, tak? To jest egoizm, to jest konsumpcjonizm. Temu się trzeba sprzeciwić w życiu Kościoła, bo taki jest cały świat. Wszyscy tam, każdy nastawiony, błogosław mnie. Zaspokój moje potrzeby. Nie masz miejsca na dawanie innym ludziom. Nie masz miejsca, żeby być błogosławieństwem dla innych ludzi. Wszyscy muszą mnie błogosławić. Ja mam potrzebę. I oni tego nie widzą. Poczucie Bożej obecności. Syn odbiera to jako coś, czuje tą Bożą obecność. Ona jest bliska niego. W przypadku człowieka o mentalności niewolnika, ona jest uwarunkowana i odległa. Uwarunkowana, że Bóg wyleje na mnie swoją miłość, jeśli ja zrobię jeszcze to i tamto. I zrobisz to i tamto i dalej nie będziesz tej miłości czuł. Bo masz mentalność niewolnika. Tak jak dokładnie syn marnotrawny, brat syna marnotrawnego, który został w domu. On miał wszystko w domu.
I on, kiedy ojciec wylał tą swoją miłość dla tego marnotrawnego syna, to on się zbuntował wewnętrznie. Mówi, to ja tutaj tyle lat Tobie służę, ja jestem taki wierny Tobie, nigdy nie poszedłem, nie przechulałem tych pieniędzy i Ty nigdy żadnego koźlęcia dla mnie nic nie zabiłeś, żadnej uczty nie przygotowałeś. I ojciec patrzy na niego i mówi, nie wierzę własnym uszom. Synu mój, Ty cały czas byłeś ze mną, wszystko co moje było Twoje. Czemuś z tego nie korzystał? Jak człowiek ma mentalność niewolnika, to nawet jak ma podane pod nos, to nie skorzysta z tego. Bo przede wszystkim myśli to, może pomyśleć, to nie dla mnie. Bo nie jestem synem. Jestem niewolnikiem. Niewolnik nie ma takich samych praw. Jeśli jesteś synem, to spokojnie idziesz, siadasz do tego stołu i jesz. Ja nie pamiętam w domu moich rodziców, żebym ja musiał błagać, żeby usiąść do stołu. Mamusiu, tatusiu, czy ja mogę usiąść do stołu? Czy mogę ten obiadek pyszny zjeść? Nie, wracałem ze szkoły. Robiłem tak. Kurczak w jarzynach, tak? Tak, synu. A zupa pomidorowa. Siadałem, jadłem. To było prawo syna. Oczywiście były obowiązki, trzeba było później sprzątnąć po sobie. Ale prawo miałem. Nie musiałem błagać. Czy ja mogę coś troszkę skubnąć? Zawsze można było. Wizja, jaką ma syn, jaką ma niewolnik. Już mi kręgosłup od wczorajszego 4 godzin. Czuję, że mi już... Człowiek mentalności niewolnika ma swoje duchowe ambicje. Pragnie duchowość osiągnąć i wyróżnień. Pragnie bycia zauważonym i zaliczonym do dojrzałych. Czyli jest taki... Niewolnik jest w takim wewnętrznym napięciu cały czas. W takim napięciu bycia zauważonym. Żeby tylko mnie zauważyli. Żeby zobaczyli, jaki jestem. Żeby tylko mnie docenili. Ciągle jest to w mentalności. Ciągle potrzebuję docenienia. Ciągle potrzebuję tego, żeby mi ktoś głaskał. Ciągle potrzebuję tego, żeby ktoś mówił, o jaki jestem wspaniały. To jest objaw bycia niewolnikiem. Czy to znaczy, że nie ma w nas rzeczywistej, prawdziwej i dobrej potrzeby tego, żeby nas ktoś docenił? Nie. Mówimy o pewnym wiecie, no, my to powinniśmy w sobie pielęgnować, tą wdzięczność do innych ludzi. I jest miejsce absolutnie jak najbardziej na to, żeby podziękować, żeby docenić. Jest, my tego potrzebujemy. Ale to nie może stać się chorobliwe, że my od tego uzależniamy to, co myślimy o sobie i co robimy. Jeśli mi nie podziękują, to ja nigdy nic nie zrobię już więcej. No to jest chore wtedy. Ja nie robię dlatego, że mi podziękowali. Robię dlatego, że kocham. A jeśli przy okazji mi podziękują, to dobrze. Jest miejsce na to absolutnie. Uważam, że powiem tak, generalnie my za mało sobie dziękujemy. Mąż za mało dziękuje żonie za to, jaka jest i co robi. Dla niego to jest oczywiste. Przyszedł do domu, ma wszystko podane na stół. Dzieciom też to jest oczywiste. Dzieciaki nawet już nie dziękują, wstają do stołu, mamusiu, tatusiu, dziękuję za obiad. To jest oczywiste, że ta postawa oczywistości, takiego roszczeniowa postawa jest złą postawą. Zawsze mamy być wdzięczni innym. Wy tu o mnie dbacie, jakbym był naprawdę we własnym domu i ja wam jestem za to bardzo wdzięczny. Dobrze się czuję bardzo. Syn, jeśli chodzi o kwestię wizji, doświadcza codziennie bezwarunkowej miłości i akceptacji. To jest jego tożsamość. I ostatnia rzecz, całkiem ładnie nam się udało z czasem zmieścić, to jest kwestia przyszłości. Mentalność niewolnika mówi, walcz o to, co ci się należy. Taka postawa. I to nie jest, to nie mylić należy tą postawę z taką walecznością, którą mamy prezentować, bo jest miejscem na naszą waleczność, taką zdobywanie nowych rzeczy duchowych. Ale my musimy mieć świadomość tego, że nam jako Bożym dzieciom pewne rzeczy się należą, w takim sensie, że ojciec nam to da, że my nie musimy wyrywać od niego na siłę, że nie musimy go przekonywać, że nie musimy go tak próbować przebłagać, jakby on nie chciał nam dać. Naprawdę. Moje dzieci, kiedy przychodzą, mają potrzebę, to nie jest na zasadzie, dobra, ustawcie się w kolejkę teraz. Godzinę w kolejce postoicie, teraz proszę, możecie wejść i teraz słucham, jaką masz potrzebę. Tatusiu,
Ja cię tak bardzo błagam, ty widzisz, że przychodzi zima, a ja mam biedne buty i to dziurawe. Czy ty byś był tak łaskawy i byś mi te normalne buty dał, żeby moje paluchy nie przemarzały? Tatusiu, ja ciebie błagam, czy ja mam uklęknąć przed tobą? Jeśli ten, kto przed tobą stoi, jest twoim, jesteś jego niewolnikiem, no to tak. Jeśli przychodzisz do ojca, to przychodzisz, mój tatusiu, mam potrzebę. Tatuś mówi, wiem, widzę, synu. Idź w pokoju. I oczywiście, my też wiemy i Bóg wie, co jest naszą potrzebą, co jest naszą zaścianką. I czasami odróżnienie potrzeby od zaścianki jest bardzo kluczowe w skuteczności na przykład w modlitwie. Bo czasami mamy rozdmuchane swoje apetyty i mówimy, tatusiu, ty widzisz, jaką mam potrzebę, a tatuś patrzy, ja mówię, synku, to ty masz zaściankę akurat w tym momencie. I wiesz, jako dobry ojciec, dobry pedagog, to przepraszam cię, ale nie zaspokoję twojej zaścianki. Bo to by ci nie posłużyło. To by rozdmuchało twoje ego. To by ci nauczyło takiej postawy właśnie roszczeniowej. Nie, synku, nie dam ci. Tak Bóg postępuje też bardzo często. I to jest jego prawo. I my jako rodzice mądrzy też możemy swoim dzieciom powiedzieć, słuchaj, kocham cię, synu, ale to nie jest twoja potrzeba. W tym momencie. To jest twoja zaścianka. To nie jest potrzebne. A co by było na to, synu, widzisz, chcesz wydać na to tyle i tyle pieniędzy, a pomyśl, a może byś te pieniądze komuś dał, kto jest bardziej potrzebujący. Ile ta rzecz, którą chcesz kupić, kosztuje? No $150, tatusiu. To ja mam taki pomysł. Módl się, ja ci dam te $150, a ty się módl komu je dać. Bo może jest ktoś, kto potrzebuje bardziej niż ty. Tak Pan Bóg może postąpić z nami? Tak mądrzy rodzice postępują? Tak. I dlatego my czasami mamy konflikt z Panem Bogiem, bo my naprawdę czasami stajemy w takim miejscu takiej nierozwagi. To nie jest nasza potrzeba, to jest nasza zaścianka. Bóg mówi, nie, ja chcę cię nauczyć dobrego szafarstwa, dobrego zarządzania środkami finansowymi, bo to jest dar ode mnie. Chcę cię nauczyć, to znaczy, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. W świecie, w którym my żyjemy, ludzie są nastawieni na branie. Wszyscy chcą brać, 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 brać. A Bóg ma naturę dawcy i On chce swoich dzieci nauczyć tego, że ja daję. Ja chcę być błogosławieństwem dla innych. Pan Jezus powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. I widać u nas w Polsce, jak jest ta akcja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą prowadzi Jurek Owsiak. Wiecie pewnie, co to jest. Raz do roku. Widać, jak Polacy się cieszą, kiedy mogą coś dać. Naprawdę. Robią to z radością. Ludzie specjalnie wychodzą wtedy na spacer, dostają te czerwone serduszka i dają tam, ile mogą. Naprawdę ludzie są tego dnia bardzo ofiarni. I to jest niezwykłe, że ludzie odkrywają radość zdawania. Że to nie jest tak, że tylko kiedy człowiek otrzymuje, to się cieszy. Powiedzmy, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Amen? Dobrze. Widzicie, jak sobie narzuciliśmy dyscyplinę czasową, to się zmieściliśmy i chciałbym prosić, żebyście powstali. Powiedziałem to po to, żebyście się odszukali w tym obrazku. To są takie wyróżniki tego, jaką ma mentalność. Czy mentalność niewolników, czy mentalność synów. Jeśli mentalność niewolników mamy, to znaczy, to jest dowód na to, że nie znamy Boga jako Ojca. I tu musi przyjść to objawienie. Bo z synami się stajemy wtedy, kiedy widzimy, kto jest naszym Ojcem. I Bóg chce, żebyśmy mieli mentalność synów, nie niewolników, bo to jest w Kościele niezbędne, żeby tacy ludzie w Kościele byli. Bo wiecie, że my rodzimy ludzi według swego rodzaju. Jeśli Kościół jest pełen ludzi o mentalności niewolników, to niewolnicy przychodzący tutaj nie przeżyją żadnej przemiany. Będą dalej niewolnikami takimi, jakim byli tam, tylko że będą niewolnikami w Kościele w tym momencie. A powiem wam, jak patrzę na to i według tej charakterystyki oceniam Kościół, to w Kościele jest więcej niewolników niż synów. Naprawdę. I ludzie się zdradzają przez różne, w różnych sytuacjach, w różnych momentach, że mają mentalność niewolników, a nie synów. A my jesteśmy jego synami, jego córkami. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo, by stali się dziećmi Bożymi. I w tym samym kontekście Jan Apostoł mówi, i myśmy wzięli od Niego, z Jego pełni i to łaskę za łaską. Synowie wiedzą, jak czerpać z Bożych zasobów, które są nieograniczone. To nie jest tak, że przyjdziesz do Pana Boga i weźmiesz jakąś łaskę i Pan mówi, o ludzie, ależ uszczuplił moje zasoby niebiańskie. Już nie starczy dla Twojej siostry i dla Twojego brata. Nie, oni byli w tym względzie byli nie do zatrzymania. Szczerpali łaskę za łaską. Nauczyli się brać z Bożych zasobów. Wszystko, czego potrzebowali. My się musimy tego nauczyć. I tego się może nauczyć
Człowiek, który ma mentalność syna, bo wie, że ma do tego prawo, a jak będziemy niewolnikiem, to się, nie, ja nie mam do tego prawa. Masz prawo do Bożego błogosławieństwa. Amen. Hallelujah.